zagadniany to zjawisko stopniowego podnoszenia się temperatury na naszej planecie. Działalność człowieka na Ziemi działa na nią w sposób destrukcyjny. Powszechnie znanymi skutkami ocieplenia są topnienie lodowców oraz susze. Każda zmiana klimatu pociąga jednak za sobą szereg daleko idących konsekwencji. Wynikiem wzrostu temperatury na Ziemi są ocieplenie oceanów i zwiększenie ilości parującej z nich wody, topnienie wiecznej zmarzliny, zaburzenia w cyrkulacji powietrza, wzrost zachmurzenia, anomalie pogodowe, wzrost zagrożenia klęskami żywiołowymi, ograniczenie zasobów naturalnych mogących doprowadzić do klęsk głodu, nieurodzaj, rozpowszechnianie się chorób charakterystycznych dla gorącego klimatu, przesunięcie się stref klimatycznych w kierunku biegunów. Sprawa ta jest naprawdę poważna. Aby efekt cieplarniany nie postępował, należy przedsięwziąć środki, które zapobiegną nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla do atmosfery. Poprawa stanu klimatu może nastąpić poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, stosowanie oszczędnych technologii przemysłowych, segregowanie śmieci, recykling, ograniczenie przestrzeni zajmowanych przez wysypiska śmieci, racjonalne zarządzanie lasami i nasadzanie nowych lasów. A ty? Co robisz dla swojej planety? Spróbuj sobie wyobrazić swoją planetę za kilkadziesiąt lat. No właśnie.
mieć gniazda, sąsiadów, rodziny, a nie pędzące po drogach maszyny. Odlewa do prawa, zatem latamy szukając oazy, w której żyć będą zgodzie ptaki i płazy.
Prędzej jakieś zwierzę. Może dzik? Nie! To stamtąd dochodzi ten odgłos! Chodźmy! Śniadanie na łące? Marzenie! Albo rolada i
i czerwona kapusta. Zaraz, ale Roland to krowy, a krowy nie są eko. Dlaczego? W dalekiej Amazonii ludzie wysiewają lasy deszczowe. A na ich miejscu są robione pastwiska dla milionów krów. A te miliony krów wytwarzają miliony ton metanu. Ale jak wytwarzają? To może innym razem. Dobra, coś do jedzenia się znajdzie. Wyjmujemy jedzonko? Rozkładamy kocyk? A może przed jedzeniem trochę ruchu? Tak, tak, ruch dobrze robi zdrowiu. Duszku, może chciałbyś z nami? Nie, nie, ja nie tańczę. Przed śniadaniem. Złapostać, gdy kogoś porywa, to daje szansę. Jakie zadanie? Jaką zadanie?
odpowiem. Należy papierek schować do kieszeni i wyrzucić, na przykład, gdy znajdziemy kosz. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobrze! Dla was dobrze. Ale dla nas niedobrze! Ale zaraz będzie dobrze, bo odpowiadasz ty. Ty... Kominowa ciapo! Nie jestem ciapą, ale jestem gotowy. No to skup się. Au. Co ty robisz? Co ty robisz? Powiedział skup się, więc się skupię. Skup się! To znaczy skoncentruj się, zastanów, pomyśl! A, to już się skupię. To znaczy skupiam. Jesteś gotowy? Tak, gotowy. Gdy wokół jest pełno śmieci, jest cudownie, porozrzucane resztki jedzenia, balają się wszędzie, papierzyska i odpadki. Jak okiem sięgnąć, wielki tuchnący śmietnik, który ludzie stworzyli dla mnie. To kto oprócz mnie? Cieszę się tym faktem. Ja kryję bez stworzenie, aż wzyszy radości i zaciera łapki. On nie zgadnie. On tego nie wie, co to będzie, co on robi. Gra na czas, czyli tańczy na czas. Haha! Nic ci nie pomogą te rozpaczliwe ruchy. Nie wiesz, bo mucha! Tak! Muchy lubią śmieci! Wygraliśmy! Zabrać mi się z nami kurze razem. Zostaliśmy rozdzieleni.
może my możemy wam jakoś pomóc? Ale jak? A słyszeliście o segregacji śmieci? O sewalacji? Nie rozumiem. O segregacji śmieci. Każdy powinien segregować śmieci tak, aby można było je przetworzyć. Makulatura służy w budowieniu papieru. Szkło do produkcji butelek. A plastik? Plastik na przykład do zrobienia paliwa do rakiet. A jak my posegregujemy śmieci, to czy wy będziecie szczęśliwe, zadowolone? Tak! I świat nasz będzie piękniejszy. Do sprzątania! Pamiętam, jaki kolor jest pojemnika? Niebieski! Szkło to kolor zielony. A plastik to... Dzień dobry, pani! Dzień dobry, pani! Dzień dobry, pani!
komina. No mówię, duszek z komina. Proszę się nie bać. Nie boję się. Wyglądasz na miłego duszka. Ja? Jestem stoprotka. A ja poziomka. A na mnie mówią róża. O, jakie piękne, pachnące imię, prawie jak moje. Cóż was sprowadza? Czy mogę wam jakoś pomóc? Tak. Szukamy miejsca, gdzie moglibyśmy spędzić noc. Ale to może najpierw my pomożemy pani? Ciężkie te śmieci. Bardzo mi też szybciej. Naprawdę chcecie mi pomóc? Tak, my lubimy pomagać. A ja nie lubię pomagać. Jestem zmęczony. Nie mam ochoty na pracę. Pomoc może poczekać do jutra na kogoś innego. A ja sobie tutaj posiedzę. Cudowny relaks. Duszku, naprawdę nie chcesz pomóc pani Róży? A trzeba? Sam pomyśl? Pomyślałem. Nie trzeba. Wstyd mi za niego. Mi też. Bierzmy się do roboty. Wszystko zrobione. Jak szybko nam to poszło. Bardzo dziękuję. Sama musiałabym się męczyć z tymi śmieciami do nocy. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. A czy teraz ja wam mogę jakoś pomóc? Tak. Może wie pani, gdzie moglibyśmy spędzić noc? Tak. Zapraszam do mojej chatki. Oj, niedobrze. Jadę chowałem i obdzierałem się truskawkami, kiedy oni pracowali. Nie jestem wspaniałym pracownikiem. Nie dla mnie ciepła kuchnia. Trudno, jakoś przyśpię się sam w tych krzakach. Duszku, zapraszam ciebie też. Nie mogę pozwolić, żebyś spał w tych krzakach, kiedy my w ciepłej chatce będziemy smacznie klapać po kolacji. Ale mi wstyd, to nie było mądre. A pani Róża jest taka dobra. Nie, dziękuję. Jakbyś zmienił zdanie, to zapraszam. Duszku! 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 Co się stało? Czemu nie budzicie? Pełno dymów. Pełno zadzy. Chyba komin zamkany. Trzeba wezwać kominiarza! Kominiarz mieszka za daleko. Komin zamkany? Kominy to moja specjalność. Już jej bez pomocą, już pomagam. Pomaga? Pobiegł pomóc? Wiedziałam, że nie jest taki zły. Chyba zrozumiał, że pomagać trzeba. Że warto. Gotowe. W kominie było pełno liści i dym nie miał którędy się wydostać. Ale już jest wszystko w porządku. Możecie grzać zupę i szykować się do snu. Możemy. Dziękuję ci, Bóg. Bez twojej pomocy byłoby źle. Dziękujemy. Mogę, ale co wtedy? Wtedy uśmiechnę się
i odpowiem. Idź to! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wie pan, jak dojść do szerokiej ulicy? Tak, wiem. To proszę wskazać tą drogę. Z przyjemnością, a więc trzeba iść prosto tam, gdzie wschodzi słońce. A gdzie wschodzi słońce? Tam! To znaczy tam! Duszku, powiedz coś panu malarzowi na końcu rozmowy. Przecież nam pomógł. Co nam powiedzieć? Jakiś wierszyk? To może jakbym z niej. Teraz powiedz coś miłego panu malarzowi. A, już się robi. Jesteś fajny gość. Źle! Powiem ci, Duszku. Dziękuję pani malarzu. Do widzenia. No to teraz już wiem. Dziękuję pani malarzu i jeszcze nie do widzenia. Jak to? Bo pana przepraszam, czy mógłby mi pan powiedzieć, co pan robi? Maluję obraz ostatniej zielonej wyspy. Aha, to dzień dobry. To znaczy dziękuję. Proszę. Nie ma za co. Szeroki drogi mam życzę, a dla ciebie, Duszku, na koniec naszej rozmowy i na pamiątkę naszego spotkania mam drobny prezent. Jest to obraz małej zielonej wyspy. Widzę. 3D! To my już dziękujemy panu Maszowi. Do widzenia. Thank you.
całe mrowisko. Zaśpiewamy, zaśpiewamy, Boże, zaśpiewamy z wami! Tak, a ja zaśpiewam z wami! Thank you.
Jestem potężną smogową chmurą, miotam kwaśnym deszczem, pyłem ranie, dymem spowijam. Nas jest trzech, a ty jedna. Jest jeszcze mój wartownik. Zły i mocny. Siłomierz, nie podchodź. Kto nie podchodź? Ja nie podchodź. To nie podchodź. Ty nie podchodź. To kto w końcu nie podchodź? Nie mogę się z nim dogadać. Wartownik nazywa się nie podchodź. Jest silny i zły. Oj, mamy marne szanse. Co tu robić? Jestem tak zły, że chyba najzlejszy. Ty się może nie odzywaj, co? Jest moim sługą. Nikt nie dał mu rady. Nie uwolnicie obłoczka. Was też pojmam. W mojej niewoli będziecie. Co mamy robić? Czekajcie, mam pomysł. Przepraszam. Bok. Czy mógłby pan nas przepuścić? Nie mogę! A czy ma pan przyjaciela? Nie mam. A dlaczego? Bo jestem zły! Bo wie pan, jeśli nam pan pomoże, stanie się pan dobry i będzie miał pan przyjaciół. Już nigdy nie będzie pan sam. Z góry dziękuję i życzę miłego dnia. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie mam się urodzin. To znaczy, nie wiem kiedy mam urodzin. To może właśnie dziś! Tak? Tak! Mamy dla pana prezent. Mały obrazek ostatniej zielonej wyspy. Widzę. Krzyna! Jesteście wspaniali. Dziękuję. A ode mnie śpieszna galopka pani Róży. I dwie krówki. Jeszcze nigdy wcześniej nie dostałam prezentu. Dziękuję. O, mówiłem, że ma pan ładny uśmiech. Tak, to takie przyjemne się uśmiechać. Nie chcę być twoim wartownikiem za chmurą. Chcę być sobą. Chcę być przyjaciół. Chcę być przyjacielem. W takim razie ruszajmy uwolnić skrzata obłoczka. Hola, hola! To nie takie proste. Musicie wygrać ze mną. Musicie mnie zwyciężyć. A ja jestem złą i groźną, smogową chmurą. Nawet ten siłacz wartownik dalej się mnie boi. Ja? Nie dam jej rady. Jesteśmy za słabi. Musimy coś wymyślić. Tylko co? Dzień dobry, przyjaciele moi. Wspaniali pomocnicy. Przyśniło mi się, że tym razem wy potrzebujecie mojej pomocy. I postanowiłam pójść waszym śladem. Smogowa chmura więzi skrzata obłoczka. Udało nam się przekonać wartownika, aby był po naszej stronie. I w ogóle jesteśmy super, ale z chmurą nie damy rady walczyć. Jesteśmy za słabi. Stare baby mówią, że chmura boi się słów, których nie rozumie i nigdy nie używa. Jeśli usłyszy takie trzy słowa, zniknie. No świetnie, tylko tyle jest słów, jak znaleźć te trzy. Nauka nie idzie w las. Nasze wspomnienia często podpowiadają nam rozwiązania. No, mi nic nie przychodzi do głowy. Przypomnijcie sobie, kiedy nosiliście ze mną śmieci. Choć nie musieliście. A teraz to, co robicie na obłoczkach. No, ale my po prostu lubimy pomagać. Pomagać! Pomaganie! Pomoc! Chmuro, posłuchaj tego słowa. Pomoc! O nie! Nie wiem, co to znaczy. Zaczynam znikać! A kto pomaga, ten jest... Dobro! Dobro! Chmuro, czy znasz słowo dobro? Nie, nie znam. Znikam coraz bardziej! A teraz ja coś wymyśliłem. Posłuchaj, przyjaźń!
pewnie dużo emocji. Pierwsza grupa, wspaniała aktorska grupa pod kierunkiem pana Jarosława Karpuka. Młodzi tancerzy i wokaliści, grupa wokalno-taneczna pod kierunkiem pani Agaty Śliwy. Pani Renaty Spinek. Proszę państwa, i kolejna wspaniała grupa. Grupa aktorsko-latarska pod kierunkiem pani Danuty Lewandowskiej. Aktorzy i tancerze, najważniejsi ludzie, jeżeli chodzi o tworzenie spektaklu, ale to nie wszystko. Ponieważ wspaniałą scenografię tworzyła również grupa ciężko pracująca, grupa plastyczno-scenograficzna pod kierunkiem Adriana Ryńskiego-Nogaja. Adam, gdzie jesteście? Chyba na balkonie, tak? O promocję spektaklu, gazetkę, która wychodziła tutaj u nas i relacjonowała wszystkie wydarzenia z lata z teatrem, robiła zdjęcia, grupa promocyjno-fotograficzno-dziennikarska pod kierunkiem Pawła Janickiego, który również, proszę państwa, realizuje dzisiejszy streaming, także jeżeli ktoś z państwa, Paweł, chodź, nie widział jeszcze spektaklu, zapraszam na tę stronę internetową. Thank you.